Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewne nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Bardzo dużo działo się w tym tygodniu. Zaczynamy. Czy obiło wam się ostatnio o uszy, że w Brazylii odbyły się igrzyska dla głuchych? No właśnie, też o tym nie słyszałem. A warto to nagłośnić. Impreza odbywa się co 4 lata, ponieważ osoby niesłyszące nie mogą brać udziału w igrzyskach paraolimpijskich. I uwaga! Polscy sportowcy zdobyli w tym roku aż 42 medale. 42. 8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych. To jest potężna liczba i pora w końcu nagłośnić to, że istnieje taka impreza jak igrzyska dla głuchych, no bo jest zdecydowanie za cicho na ten temat. Jeżeli macie znajomego, któremu nic nie wychodzi, takiego, który zacznie kopać oczko wodne, przy okazji pozbawi prądu całą dzielnicę, internetu i gazu, niechcący spali altanę i zabije kota sąsiada i nie będzie o tym wiedział, zrobi to wszystko nieświadomie, to na 89% ta osoba pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uczelnia jakiś czas temu dumnie nagłaśniała to, że wprowadziła program przeciwdziałania nierówności płci na uczelni. I w teorii to wszystko brzmi fajnie, wyrównywanie szans, super, ale przypominam, że stoi za tym ten człowiek od oczka wodnego. A więc przy okazji powołano komisję, która miała pilnować tej równości i w tej komisji zasiadło 9 kobiet i 2 mężczyzn. Wiecie, żeby była równowaga. No ale to było kilka miesięcy temu, bo teraz ta drezyna równości mknie rozpędzona po torowisku logiki dalej. Bo w ogłoszonym regulaminie rekrutacji uczestników szkoleń i warsztatów dla studentów w projekcie ZUT 4.0 Kierunek Przyszłość zapisano, że po pierwsze, dla kobiet przysługują 3 punkty bonusowe z automatu za to, że są kobietami, a więc wychodzą z założenia, że kobiety są według nich głupsze, ponieważ potrzebują tych 3 punktów, żeby w ogóle nawiązać walkę z facetami. A po drugie, że tak samo 3 punkty przysługują osobom niepełnosprawnym, co oznacza, że na Zachodnim Uniwersytecie Technologicznym uważają, że bycie kobietą to niepełnosprawność. Co, a w ogóle słuchajcie, gdyby kobieta startowała i jednocześnie była niepełnosprawna, to powinna dostać 6 punktów, ale nie wiem, czy tam promocje się łączą. Newsy bez wirusa, moi drodzy, to nie tylko pozytywne wiadomości, które niosą nadzieję, ale są też rzeczy, które pokazują, że świat bywa brutalny, bywa okrutny. Nie zawsze jest różowy. Teraz to nie jest stricte news, tylko wiadomość, którą przysłała jedna z widzek. I jest to wiadomość ważna dla rolników, ponieważ jeżeli wychodzicie z założenia, że może jeszcze jako producent żywności, jako przedsiębiorca, jako hodowca jesteście w stanie osiągnąć coś, co sprawi, że będziecie najlepsi w Polsce, to niestety nie. Nie będziecie. Ponieważ w 2019 roku Czesław Cieślak, prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Koło, znanej z kefiru malinowego i mizerii 10%, został uhonorowany tytułem agroprzedsiębiorcy wszechczasów RP. Wszechczasów. A to nie koniec, bo w ramach zostania tym agroprzedsiębiorcą wszechczasów otrzymał złoty szyszak, czyli blaszany hełm husarski oraz przeszedł pod szpalerem z rycerskich szabel, ponieważ jak wiadomo husaria była znana z uprawy brukwi i hodowli tuczników. A potem, zgłębiając temat, trafimy na informację, że minister rolnictwa wręcza ten tytuł agroprzedsiębiorcy wszechczasów RP co roku. No to po co wszechczasów? Jeżeli wszechczasów, to musi być jeden ostateczny, więc w takiej sytuacji oni powinni teraz walczyć ze sobą, jak w Nieśmiertelnym. I na końcu zostanie jeden agroprzedsiębiorca wszechczasów RP, który wchłonie moce wszystkich innych, który pokona oczywiście. Albo raz na 10 lat, albo na 100 lat powinien być wręczany tytuł agroprzedsiębiorcy wszechczasów RP i całego kosmosu, co wbrew pozorom nie jest takim głupim pomysłem. Ponieważ naukowcom z NASA udało się wyhodować rośliny na glebie, którą pozyskano na Księżycu. Otworzyli próbki, które przywieźli astronauci z programu Apollo 50 lat temu. Co było rozsądne, ponieważ czekali na wystarczający skok technologiczny, aby w pełni wykorzystać te próbki. Znaczy przywieźli, bardziej dostarczyli ci astronauci. Co i tak jest lepsze, niż gdyby miał to dostarczyć UPS. Bo gdyby to był UPS, to NASA musiałaby teraz jechać po te przesyłki do Carrefoura na drugim końcu miasta. Wróćmy do próbek. Badacze posadzili w nich rzodkiewnika pospolitego i mimo, że rósł mniej ochoczo niż na glebie wulkanicznej, no to jednak rósł, co otwiera przed nami nowe możliwości, jeżeli chodzi o podbój kosmosu. Jeżeli chcielibyście rozpocząć swoją przygodę z uprawianiem roślin, ale tytuł agroprzedsiębiorcy wszechczasów RP jest dla was nieosiągalny, no to jest jeszcze Tajlandia. Minister zdrowia tamtego kraju zapowiedział, że rząd chce rozdać 1 000 000 sadzonek konopi indyjskich, aby zachęcić ludzi do uprawy tej rośliny. Ten rok upływa w Tajlandii pod hasłem depenalizacji marihuany. Do tej pory dopuszczano medyczne stosowanie na własny domowy użytek, a teraz Tajlandia idzie krok dalej i wręcz zachęca do uprawy konopi. I też nie ma co się oszukiwać, motorem napędowym był zastój w turystyce, ponieważ teraz mogą spodziewać się wielu, wielu turystów i restauracje i knajpy będą zapełniane nie tylko nowymi turystami, ale bardzo głodnymi turystami.
przyszłym roku są wybory, moi drodzy, co w praktyce oznacza, że już zaczyna się ten wyścig w przecinanie wstęg i otwieranie wszystkiego, wszystkiego, co się da. Zaczynam od Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Pani minister potrzebowała jakoś przypomnieć się wyborcom, ale nie bardzo ostatnio ma czym. Więc, kiedy usłyszała, że można zrobić sobie zdjęcie podczas poświęcenia nowego, nowoczesnego i drogiego wozu strażackiego, no to nie zastanawiała się dwa razy. Ta pani się nie zastanawia nawet raz, podejmując decyzję, więc to nie było dla niej wyzwaniem. I nawet problemem nie było dla niej to, że samochód jest rosyjskiej produkcji, to po pierwsze, ale po drugie, że on jest użytkowany od 2,5 roku. Strażacy jej tłumaczyli, a ona stwierdziła, że nie, nowy brzmi lepiej. A po drugie, jeżeli chodzi o to otwieranie, droga ekspresowa S19 z Lublina do Rzeszowa jest gotowa, ale nie pojedziemy nią, dopóki nie pojawi się ktoś z rządu i nie przetnie wstęgi. A że premier i ministrowie są zajęci, to droga postoi i poczeka. Asfalt się mniej zużyje, człowiek pokorzysta z objazdu, zobaczy piękno Lubelszczyzny, zrobi zdjęcie w rzepaku, cierpliwość poćwiczy. No generalnie jakby przeważają plusy. Głos w sprawie tego całego otwierania i przecinania wstęg zabrał nawet sam prezes kraju. No, z punktu widzenia tych relacji... Silne. Odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, pogadać chwilkę, strzelić fotkę, to z programem Afryka będę w najbliższym czasie w tych oto miastach, czyli doszło drugie miasto na Szkocję. I teraz muszę zerknąć notatki, ponieważ 21 maja będę na zaproszenie Kacpra Rucińskiego testował swoje rzeczy przy okazji Piotra Zoli Szurowskiego, który będzie testował też przy okazji zaproszenia u Kacpra, a 29 maja będzie fajna impreza, bo Filip van der Brym będzie nagrawał swój program. Ja tam poprowadzę tę imprezę, a gościnnie wystąpi Sebastian Rejent i Piotrek Szumowski. Taka ekipa. Zapraszam serdecznie. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Kronika kryminalna, moi drodzy. I uwaga, nie jestem sam. W tym odcinku wspomaga mnie gość specjalny, który za chwilę się ujawni. Zaczynamy od Warszawy, bo tam bulwersująca historia. Policja zatrzymała samochód, ponieważ dostali cynk, że prawdopodobnie są nim przewożone narkotyki. Jeden z mężczyzn, 46-latek, wyskoczył z samochodu i wyrzucił coś w krzaki. Policjant powiedział, że wyszedł, bo się zestresował. Policjanci znaleźli w krzakach białą substancję. Facet przyznał się, że to amfetamina, ale powiedział, że nie wie, od kogo ją kupił. Prawilny ziomek swoich nie sprzeda. Na komendzie sprawdzono tą białą substancję i okazało się, że to nie była amfetamina, tylko legalna mieszanka substancji pobudzających. Co to było dokładnie? Policja tego nie ujawnia. Najprawdopodobniej kofeina, tabaka i sploszkowane łzy ludzi, z którymi wygraliście kłótnię. I to, że mężczyzna poczuł ulgę, nie jest takie oczywiste. I tego było 360 porcji. Ale komunikat policyjny nie precyzuje, ile to jest porcja. W gimnazjum pod Warszawą porcja to jest jedna kreska. Ale na wakacjach w Mielnie porcja to może być równie dobrze europaleta. Przy drugim mężczyźnie znaleziono susz, który okazał się być prawdziwą marihuaną. I teraz, podsumowując całą historię. Tego od pseudoamfetaminy czeka weekend, żeby się uspokoić. Tego od prawdziwej marihuany czekają zarzuty, a ich obydwu bardzo szczera rozmowa z dealerem. Przenosimy się do zachodniej filii świata zbrodni, dokładnie do Londynu. Tam zatrzymano mężczyznę, który pod postem na Facebooku, który mówił o tym, że jest poszukiwany, napisał: złapcie mnie, jeśli potraficie. Coś jak ten film z DiCaprio, tylko że w bieda wersji. 20-latek Jordan Carr poczuł się na tyle pewnie, że pod postem, w którym policja opublikowała jego zdjęcie z informacją, że jest poszukiwany, wrzucił ten komentarz. Zajęło im to rok, ale spełnili jego prośbę. A kronikę kryminalną kończymy pościgiem policyjnym za samochodem, który jechał dziwnie. To było na odcinku między Kolbuszową a Mielcem. Zatrzymano ten samochód i tam wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, u kierowcy znaleziono 0,3 grama marihuany. Mało jest dealerów, którzy sprzedają takie ilości. Może są, nie wiem, ja takich nie znam. Czy ja w ogóle nie znam dealerów. Mało jest dealerów, którzy sprzedają takie ilości, to po pierwsze, a więc pewnie część wypalił. A po drugie, okazało się, że to był policjant jadący na służbę. I tym samym dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy. Po pierwsze, że policjanci, tak samo jak politycy, jak hydraulicy, studenci, piosenkarze, hydraulicy tych piosenkarzy, w każdej grupie zawodowej wszędzie są ludzie, którzy palą marihuanę. A po drugie, że komenda policji w Kolbuszowej ma kosę z komendą w Mielcu. O co? Nie wiadomo. Ja obstawiam, że ci w Mielcu zatrzymali dealera tych z Kolbuszowej i teraz tam nie ma łatwo. A teraz twist, którego nikt się nie spodziewał. Bo to nie jest twist.
Ale po kolei. Pamiętacie aferę w Ordo Iuris? Średniowiecznej grupie rekonstrukcyjnej, której celem jest, abyśmy żyli według zasad ze Starego Testamentu? No znane jest oczywiście też z tego, że para pracowników, którzy byli przeciwnikami rozwodów i orędownikami wstrzemięźliwości, poszła w integracji za daleko, w efekcie prowadząc do rozbicia dwóch małżeństw. Rozmiar akcji niech uświadomi wam, że niuansem jest to, że pan, który rozbił małżeństwo przyjacielowi, był świadkiem na jego ślubie. Jeśli to jest rodzynka na serniczku tej orgii, to jak duża była całość? No i Tymoteusz Zych, bo o tym urwisie mówimy, trochę odszedł z Ordo Iuris, a trochę powiedzieli mu, żeby już sobie poszedł. No i pan Tymoteusz, patron prawników rozwodowych, jest teraz koordynatorem think tanku Logos i powiedział, że Ordo Iuris osłabia Polskę, wzniecając radykalne emocje społeczne. Ale jak powiedział pan, większa jest radość z jednego dzbana, który się nawrócił, niż z dziewięciu, którzy nie potrzebują nawrócenia. Niestety nie dowiem się, co Ordo Iuris na to, bo mi zablokowali numer po tej rozmowie. Mam pytanie, czy w Ordo Iuris jeszcze ktoś pracuje? Tak. Okej, pytam w kontekście wydalenia tych rosyjskich agentów. Czyli tam jeszcze ktoś u was jest? W jakim kontekście rosyjskich agentów, o czym pan mówi? O tym, że wydalono 45 rosyjskich agentów, ale rozumiem, że u was ludzie jeszcze pracują. Wie pan, że to jest nieprawda, prawda? Że wydalono ich? A potem zablokowali mi drugi numer, który specjalnie założyłem, żeby dodzwonić się do nich drugi raz. Pytanie, czy... Chciałem potwierdzić po prostu, że wybieracie się na Węgry. Tak, już misja obserwacyjna jest na Węgrzech. A już jest. A czy jest szansa, żebyście tam zostali już na zawsze? Tak. Chyba nie. Ale warto próbować. Kojarzycie magazyn Vogue? Nie wiem, czy tak się to wymawia, ale tak się pisze, no. Czy to ten magazyn, który opowiada o życiu ludzi, którzy nie chodzą do toalety, a w ich żyłach płynie tylko prosecco i szampan. No to jeżeli w twoich żyłach non-stop płynie szampan, no to musisz być pijany. I to by tłumaczyło to, że wystosowali oficjalne pismo do właściciela pubu The Star Inn at Vogue, w którym dyrektorka operacyjna wydawnictwa napisała: nasza firma jest właścicielem znaku Vogue, nie tylko ze względu na jego światowej sławy magazyn, opublikowany po raz pierwszy w listopadzie 1916 roku, ale także w odniesieniu do innych towarów i usług oferowanych publicznie przez naszą firmę. Obawiamy się, że nazwa, której używasz, spowoduje problemy, ponieważ jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, prawdopodobnie zostanie wywnioskowany związek między twoją firmą a naszą. I zagrozili temu małemu pubowi, że jeżeli nie zmieni nazwę, to wkroczą na drogę prawną, spotkają się w sądzie. I wtedy Mark Graham, to jest taki koleś, właściciel tego pubu, odpisał im: chociaż z jednej strony uznałem pani list za interesujący, uznam go również za niezwykle zabawny. Potem dodał jeszcze, że pub znajduje się w wiosce o nazwie Vogue i dopisał jeszcze: w liście, który otrzymałem, dostrzegłem, że pani magazyn istnieje dopiero od 1916 roku i przypuszczam, że w czasie, gdy wybrano nazwę Vogue z dużej litery, nie pytano mieszkańców prawdziwego Vogue'a o zgodę na jej użycie. Po czym otrzepał resztki zajebistości i wrócił do nalewania Guinnessa. Wydawnictwo odpisało mu tylko jeden komunikat. Życzyli mu udanego słonecznego lata. Jeżeli po przebudzeniu dzisiaj pomyśleliście sobie: o kurczę, ale dawno nie byłem w Gnieźnie, to nie chcę studzić waszego zapału. Oczywiście zachęcam do podróżowania, podróże kształcą, ale nie hulajnogą. Ponieważ policja zatrzymała tam mężczyznę, który jechał na hulajnodze półnagi i przy okazji się onanizował. Wyruszył z osiedla Kameliowego, przejechał przez Osiniec i złapano go dopiero w Kędzierzynie. Co ciekawe, mandat dostał za nieobyczajne zachowanie, a nie za przekroczenie prędkości, której i tak by nie przekroczył. No bo przecież jechał na ręcznym. Ja nie jestem dumny z tego, ale musiałem to powiedzieć. Czasami jest coś takiego, co siedzi w środku i musi wyjść, bo inaczej będziecie czuli się chorzy, no. A teraz ciekawostka. Polska dołącza do krajów, w których eksperymentuje się z dochodem gwarantowanym. Inaczej zwany bezwarunkowym dochodem podstawowym, to świadczenie wypłacane każdemu obywatelowi. Czyli każdy będzie dostawał miesięcznie przez 2 lata 1300 zł za fakt bycia uczestnikiem eksperymentu. U nas wybranych do tego ma być od 5 do 31 tysięcy ludzi, którzy zamieszkują obszar pogranicza polsko-rosyjskiego. A wybrano ten region, ponieważ wypada źle pod kątem dochodów, ubóstwa, rozwinięcia przemysłowego i wielu innych czynników. To nie jest Saint-Tropez. Podobne eksperymenty przeprowadza się w Niemczech na przykład i w Hiszpanii. Tam też kilka tysięcy osób przez 2 lata będzie dostawało, tylko że 1200 euro. No to jest trochę inne przełożenie. Ale zadaniem tego eksperymentu jest sprawdzenie, czy jeżeli pokryje się podstawowe potrzeby człowieka, to będzie on stymulowany do rozwoju siebie i swojego regionu. To jeszcze jak jesteśmy w temacie pracy. W związku z tym, że hiszpański rząd nie nienawidzi kobiet, a nawet traktuje je z szacunkiem, wprowadza w życie pakiet reform, z których najciekawszą jest urlop menstruacyjny, który może trwać od 3 do 5 dni.
I zanim się tam prawili narodowcy za powietrze, że o, na tym zgniłym zachodzie już w ogóle powariowali, jak baba ma okres, to do roboty, niech rozchodzi, hehe. To poinformuje, że chodzi o zespół dolegliwości zwany bolesnym miesiączkowaniem. Obejmuje ostry ból brzucha, bóle głowy, biegunkę i gorączkę. Objawy, które i tak kwalifikują do L4, a dotyczą około 1/3 kobiet. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I tutaj trudno będzie komukolwiek nawiązać walkę o podium. Ponieważ podium zgarnęła Polonia Christiana 24. To portal chrześcijańsko-konserwatywny, którego redaktorzy, jak sami o sobie mówią, walczą w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. No i ci partyzanci ze Spalonego Lasu opublikowali artykuł, w którym dumni są z tego, że Polska po raz kolejny została wskazana jako najbardziej homofobiczny kraj w Unii Europejskiej. Na ogólnej skali jesteśmy obok Rosji, a niżej są już tylko Białoruś, Armenia, Turcja i Azerbejdżan. Skąd tyle żółci? Skąd tyle nienawiści u tych ludzi? W jaki sposób dwie kobiety, które się kochają, miałyby zniszczyć cywilizację chrześcijańską? Jak silna jest ta cywilizacja, jeżeli może ją zniszczyć dwóch facetów w rurkach? To nie świadczy dobrze o tej cywilizacji. A jak ktoś znowu rzuci hasło, że o, LGBT niszczy polskie rodziny, pokażcie mi je. Rzucam wam wyzwanie. Polonia Christiana 24, wszyscy inni homofobi. Rzucam wam wyzwanie. Pokażcie mi. Ile rodzin polskich, chrześcijańskich zniszczyło lobby LGBT? A ja wam zestawię do tego liczbę rodzin, które zostały rozbite przez waszych idoli. I mam tu na myśli wszystkich od Jacka Kurskiego, przez Ordo Iuris, po posła PiS, Mariusz wróć do domu. To nie jest jedyny, któremu się rodzina rozpada, bo coś tam mu odstrzeliło. Czy przez księży, którzy mają na boku dzieci. To też są rozbite rodziny. Rzucam wam wyzwanie, proszę bardzo. Jeżeli chcecie to udowodnić, proszę bardzo. Pójdźmy w tabelę, zróbmy Excela. Podliczmy, kto rozbił więcej rodzin. I tych dzbanów z Polonia Christiana i resztę homofobów zapraszam do podliczania i szukania tych rozbitych rodzin, a wszystkich pozostałych na minutę z kłokami i innymi zwierzakami na obniżenie ciśnienia. A w kontrze do dzbanów toasty i w tym tygodniu toast za Wojciecha Michalika, dyrektora Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, który w ubiegłym roku skończył także studia pielęgniarskie i teraz kilka razy w miesiącu z dyrektora zamienia się w pielęgniarza i zajmuje się pacjentami. Po pierwsze, daje mu to lepszy wgląd w to, czego potrzebują pacjenci. Po drugie, czego potrzebują pracownicy. A po trzecie, skutecznie uniemożliwia odklejenie się od rzeczywistości i dryfowanie w krainie dyrektorów, którzy z zawodu są dyrektorami. Niedawno zresztą obchodziliśmy Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy i będą go długo wspominać w Piszu. Z okazji święta było wyjście do teatru dla chętnych, tort i kawa, a na koniec pielęgniarki i pielęgniarze dostali po paczce parówek i po konserwie. Po mielonce dokładnie. No i kiedy poszło po necie, zaczęło się szukanie winnych. Kto za to odpowiada? No bo mówmy się, to nie jest normalne, to nie jest fajne. To nie jest fajny prezent. I najbardziej prawdopodobne historie, bo zebrałem relacje wszystkich stron, najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie jest takie, że producent tych wędlin przesłał do szpitala 200 kilo parówek i 200 mielonek. Jako po prostu jedzenie, które miałoby się nie zmarnować. A dyrektor szpitala i szefowa pielęgniarek stwierdzili, że fajnym pomysłem będzie przekazać to pielęgniarkom. I według nich przypadkowo zbiegło się to akurat z ich świętem.
Nawet jeśli to był prezent, no to jedyną osobą, której wręcza się jako prezent parówki i mielonkę, jest bezdomny, którego spotykacie pod sklepem i wiecie, że ma urodziny akurat po tym, że trzyma balon z napompowanej prezerwatywy, którą znalazł w śmietniku. No i oczywiście po tej iskrze wokół, bo jest szczęśliwy, ma urodziny. Dobra wiadomość ze świata nauki. Naukowcom udało się zasilić procesor algami. Pozyskują energię podczas zjawiska fotosyntezy. Algi potrzebują do tego tylko wody i światła. Co ciekawe, nie musi to być stały dostęp do światła, bo wytwarzają energię także w nocy. Samo ogniwo jest wielkości paluszka, baterii. I zasilało procesor przez rok. I jak powiedział profesor nadzorujący ten projekt, Paolo Bombelli, nie spodziewali się takiego sukcesu. I moim zdaniem jest to sukces na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, mamy nowe, fajne źródło zielonej energii, a po drugie, sukcesem jest to, że jeżeli nazywasz się Paolo Bombelli i ktoś bierze na poważnie twoje pomysły na badania, to naprawdę musisz być geniuszem. Moi drodzy, w związku z tym, że po tym, jak już nie ma komu kibicować, jeżeli chodzi o skoki narciarskie i o Formułę 1, no to powstały miliony wakatów, ludzi, którzy byli ekspertami, no a teraz nie mają być w czym ekspertami. W takim razie, wychodząc na potrzeby narodu, polecam wam tenis kobiet. Bo tam Iga Świątek robi co chce. Teraz wygrała kolejny turniej, tym razem w Rzymie, broniąc trofeum, które zdobyła w zeszłym roku. Dołączyła do bardzo wąskiego grona tenisistek, które wygrały 5 turniejów z rzędu i było to też jej 28. zwycięstwo z rzędu w światowym turze. Niewiarygodne. A jeżeli czujecie, że do tenisa wam trochę daleko, no to narodził się chyba nowy sport. Alternatywne pokonywanie rąd. Zapoczątkował ten sport mężczyzna, który przeleciał nad rondem w rąbieniu 2 lata temu, lądując na sośnie na terenie plebanii. No i ten trend podchwycili inni. W Chorzowie mężczyzna postanowił przelecieć nad rondem Matizem, ale tam źle się wybił z progu i potem jeszcze ratował to lądowaniem, ale noty nie mogły być wysokie. W Bydgoszczy mężczyzna znalazł się pod rondem, kiedy zawalił się dach nad przejściem dla pieszych. Tu sporo szczęścia mieli wszyscy. A potem przyszedł czas na osobę kierującą tym autem, która długo, naprawdę bardzo długo, dlatego ścinam ten film, żeby było szybciej, zastanawiała się, jak efektownie pokonać rondo w Nowym Sączu, tak aby wbić się na podium, które zajmowali wymienieni wcześniej. I stanęło na tym, że z opcji pod rondem i nad rondem wybrała opcję w lewo. Kultura na wynos i dzisiaj będzie coś absolutnie wyjątkowego. Były seriale, były komiksy, teraz będzie książka, seria książek. I to niezwykły, bo mówię o świecie dysku Terry'ego Pratchetta. I część z was na pewno go zna, jestem przekonany, ale chciałbym po prostu przekazać tym, którzy jeszcze nie mieli tego szczęścia, żeby go spotkać na swojej drodze, że warto do niego zajrzeć. Terry Pratchett jest geniuszem, ale takim, który nie narzuca się ze swoim geniuszem. Co prawda nie żyje, ale odmawiam mówienia o nim w czasie przeszłym. Najbardziej znany jest z serii właśnie Świata Dysku. To komediowo-filozoficzna fantastyka. Ten człowiek to jest absolutny mistrz ubierania komedii w słowa i wyciągania na światło dzienne spostrzeżeń o naszym świecie z taką lekkością, że momentami zapętla wasz mózg pomiędzy śmianiem się do siebie, a momentem, kiedy doznajecie olśnienia. To są książki, przy których po raz pierwszy i ostatni śmiałem się w głos, czytając je. W ogóle przypisy. Jeżeli chodzi o przypisy, które będziecie znajdować na dole strony, one są absolutnie genialne. Zebrane razem te przypisy i wydane w innej książce byłyby tak samo genialną komediową książką. To, z jaką lekkością operuje językiem, tam są genialne metafory, wielopoziomowe żarty. Można się w tym wszystkim pogubić, odnaleźć i to wszystko z taką lekkością. Mistrzostwo! I tu wielkie słowa uznania dla Piotra Cholewy, który odpowiada za polski przekład. Bo to trochę tak, jakbyście chcieli kredkami świecowymi odtworzyć Monalizę. Panu Piotrowi to się udało. I teraz uwaga, będzie drobne pucowanko, ponieważ mam książkę z jego autografem. Mojego ulubionego pisarza, nieźle. Jeżeli, w jednym zdaniu, podsumowując wszystko, jeżeli lubicie newsy bez wirusa, podoba wam się to, jak to robię i moje poczucie humoru, to uwierzcie mi, po prostu raz to powiem w życiu, uwierzcie mi na słowo, pokochacie Terry'ego Pratchetta. Możecie zacząć od Trzech Wiedźm, tam ja zaczynałem, albo ewentualnie od jakiejś innej książki, ale lepiej zacząć na początku Świata Dysku, bo tam później niektórzy bohaterowie ewoluują. A teraz kontynuujemy toasty i toast za dr Carmel Harrington, która ze swoim zespołem dokonała niezwykłego odkrycia. 29 lat temu straciła ona dziecko w wyniku śmierci łóżeczkowej i poświęciła całe swoje życie odkryciu źródła tego zjawiska. I wygląda na to, że udało się je znaleźć. Problemem jest obniżony poziom enzymu o nazwie butyrylocholineostraza. Jak wyjaśniła to dr Harrington, dzieci mają silne mechanizmy, aby przekazać nam, że coś jest nie tak. Jednak obniżony poziom tego enzymu sprawia, że te mechanizmy przestają działać i może dojść do tragedii. I to jest pierwszy namacalny, konkretny ślad i tor, który pozwoli skończyć ze śmiercią łóżeczkową i to wszystko dzięki pani dr Harrington. Teraz w cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż Marianna Schreiber i kapusta chińska. Kapusta chińska, łacińska nazwa Brassica rapa.
podgatunek kapusty właściwej. Pochodzi z Azji Wschodniej, występuje też w Chinach, w Ameryce Północnej i w Europie. Marianna Schreiber pochodzi z Bydgoszczy. Chciała być modelką, chce być polityczką. Obecnie zatrzymała się na byciu żoną ministra PiS Łukasza Schreibera. Pani Marianna wystartowała w Top Model i wtedy zaczęło się u niej parcie na szkło. Poczuła się dobrze na świeczniku. Kapusta chińska też potrafi być na świeczniku. Lekko podgotowana na parze z dodatkiem pikantnego sosu, ale też potrafi zejść na drugi plan jako dodatek do drugich dań. Wnosi też dużo do zupy. Pani Marianna nie wnosi tyle do zupy, co kapusta chińska. Pikantny sos też niewiele tutaj pomaga. Kapusta, w przeciwieństwie do pani Marianny, nie twierdzi, że wspiera osoby LGBT, zapominając o tym, że parę lat wcześniej wrzuciła post, gdzie pisała: "Won z mojego miasta, dziewczynie z tęczową torbą". Zamiast tego kapusta chińska wspiera odchudzanie, odporność i ma właściwości przeciwnowotworowe i nie zmienia zdania, bo zakłada właśnie partię polityczną. Jeśli zapytamy przypadkowego przechodnia o Mariannę Schreiber, usłyszymy zapewne: "Ona chce założyć partię? Widziałem jej zdjęcie z mężem. On miał w oczach pragnienie eutanazji. To nie wróży dobrze". Jeśli natomiast zapytamy o kapustę chińską, usłyszymy zapewne: "O, proszę pana, była to dla mnie nie lada niespodzianka. Wziąłem w warzywniaku, bo myślałem, że to jakiś por z Czarnobyla. Byłem pijany, lecz nie żałuję. Będzie gościć na moim stole częściej". Dlatego właśnie kapusta chińska, w przeciwieństwie do niektórych, zapisze się pozytywnie na kartach historii i w ludzkich sercach. Jeżeli najbardziej na świecie nie lubicie rozjeżdżać wiewiórek i tego, jak wam te nasionka od malin utykają między zębami, no to na nasionka niewiele poradzę. Ale jeżeli chodzi o rozjeżdżanie wiewiórek, to pomysł mają w Mysłowicach. Tamtejszy zakład oczyszczania miasta robi mosty dla wiewiórek, tak aby nie musiały przechodzić przez jezdnię. Niepokoi nieco fakt, że most jest jeden i też trochę niepokoi mina prezydenta Mysłowic, ale trzymam kciuki, żeby się nie skończyło na jednym moście i jednej sesji fotograficznej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o konflikt między hydrologami a geologami, to niestety, ale w tym odcinku nie będzie relacji z Kongresu Geologów, bo nie przysłali mi potwierdzenia, że mnie zapraszają, w sensie, że mogę przyjechać. Wiście mi stówę, to już nie są przelewki. Tymczasem na jaw wyszły kolejne fakty, o których się nie mówi w mainstreamowych mediach. Dostałem maila od jednego z widzów. Z oczywistych powodów nie mogę podać nazwiska, też nie mogę podać pełnej treści maila, ale to jest część tego maila. Obejrzeliśmy twój ostatni odcinek i chcielibyśmy ci bardzo podziękować za informację, łamane na ostrzeżenie, o spotkaniu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Starej Zajezdni. Mieszkamy niedaleko i traktujemy to bardzo poważnie. Wszyscy w Krakowie wiedzą, że tereny nadwiślańskie i zalewowe to strefa wpływów hydrologów. Organizacja takiego wydarzenia w miejscu o rzut granitem od Wisły to jawna prowokacja, której hydrolodzy na pewno nie puszczą płazem. To jeszcze nie koniec. Niemniej jednak ostrzeżemy sąsiadów, nie będziemy opuszczać budynku po zmroku i zorganizujemy warty. Być może nawet wyjedziemy z miasta na kilka dni, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Tobie gratulujemy odwagi. Uważaj jednak na siebie i zwracaj baczną uwagę na to, co pijesz. Macki hydrologów sięgają daleko. Sytuacja się zaostrza. Klimatolodzy, którzy w tym wszystkim musieli zachować jeszcze taką w miarę neutralność, na pytanie, co dalej, odpowiedzieli, że czeka nas gorące lato. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam psy i inne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu? Bulbi! Patrzcie, ile on ma radości w sobie. Niskopienny twardziel, którego nosi z radości na widok człowieka. To jest podrywacz o niezłej taktyce. Najpierw wyrywa na twardziela, że niby taki bonzo, a potem atakuje miłością i radością. Pamiętacie, jak była kiedyś taka kreskówka o misiach, które strzelały z serca laserami? To było dziwne. Przy Bulbim to są mokre kapiszony. Ma około 5 lat fizycznie, bo mentalnie to jest tak, jak widzicie. Gdyby miał zagrać w Przyjaciołach, no to zagrałby wszystkich bohaterów. Kanapę, kawiarnię i stół do piłkarzyków, kurczaka i kaczkę też. On po prostu wpada, zrzuca bombę szczęścia, że jest z człowiekiem i leci dalej. No i coś za coś. Raczej woli być jedynym zwierzakiem, ale robi i tak za kilka. Dogada się na pewno z kimś, kto ma doświadczenie z tego typu rasą. Więc jeśli czujecie, że podołacie takiej ilości radości na wasz widok, no to swipe w prawo i dzwońcie pod ten numer do Celestynowa. Przypominam też, że każdy, kto adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma od sklepu przysmakowo.pl bon na zakupy za 300, 10% zniżki do końca życia u nich, a ode mnie dożywotni wstęp na imprezę z moim udziałem. Do śmierci, mojej albo waszej. I jeszcze jedno, jest taki plebiscyt Serce dla Zwierząt, gdzie nagrodą jest tona karmy. Jeśli lubicie Psindera i się nudzicie, to będę wdzięczny za oddanie głosu na Magdę i Sandrę Budzyńskie, właśnie z Celestynowa. One i Weronika, która kręciła Bulbiego, miały największy wkład w rozwój Psindera. A to na karmy to nie w kij pierdział. Link do głosowania znajdziecie w opisie filmu.
Pechowcy, chodźcie bliżej. Jeżeli macie kogoś w rodzinie albo w otoczeniu, kto ma pecha gigantycznego, ogromnego pecha przez całe życie, pokażcie mu to, co za chwilę zobaczycie. Powinno mu poprawić humor. Oto Erytrejczyk Biniam Girmay zwyciężył we wtorek 10. etap Giro d'Italia. Mało tego, jako pierwszy czarnoskóry mieszkaniec Afryki wygrał etap Wielkiego Turu. Niestety, podczas otwierania szampana trafił się korkiem w oko, w efekcie czego musiał wycofać się z wyścigu. Często piszecie do mnie w listach: Karolu, mam marzenie. W zasadzie to mam ich kilka, ale przekornie chcę realizację zacząć od czwartego. No i czwartym jest poznanie dziewczyny, która urzeka lekkością, jak wiosenna mgła muschająca liścia dębu, której głosem upajałbym się niczym nektarem z letnich łąk, której szept byłby polarem dla mej duszy w chłodny październik, bo wtedy już wieczorami potrafi piździć. Czy istnieje taka, której powab przyćmi blask księżyca, a głos zawstydzi najpiękniejsze skowronki? Tak. I can't do it. My tummy hurt. Zanim zakończymy odcinek, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, proponuję zabawę, wyzwanie, jak zwał, tak zwał. Spróbujcie wymyśleć najdziwniejsze zdanie, jakie przyjdzie wam do głowy i zostawcie je w komentarzu do filmu. Ja za tydzień wybiorę trzy najdziwniejsze zdania, jakie się da i wyzwanie polega na tym, żebym wplutł je naturalnie i płynnie w treść odcinka, tak żeby postronne oko ani ucho nie zobaczyło, że coś jest nie tak. A druga rzecz, to jeżeli poczujecie, że chcecie usłyszeć jakąś poradę, albo że chcecie pogadać, albo po prostu się wygadać, to zostawiam wam tutaj numer telefonu. Dzwońcie od poniedziałku do piątku, w jakichś takich sensownych, normalnych godzinach, w których po prostu się pracuje. Jeżeli macie cokolwiek, chcecie z kimś pogadać, dzwońcie pod ten numer, śmiało, nie krępujcie się od razu. I zakończenie. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowanie dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite. Link do niego znajdziecie w opisie do filmu. Dla tych, którzy na stałe ze mną współpracują, czyli stałych korespondentów. I dla was, którzy przysyłacie masę fajnych rzeczy. Jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Modzelewski albo na fanpage'u, na Facebooku, albo na Instagramie, albo na adres newsybezwirusa@gmail.com. Kolejny odcinek, właśnie to jest ważne, od tego powinienem w ogóle zacząć. Uwaga! Kolejny odcinek o godzinie 19. Przestawiamy się na czas letni, jak zwał, tak zwał. O 19. Kolejne newsy bez wirusa o godzinie 19. Do zobaczenia. Cześć. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Zapomniał. A teraz w cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż Marianna Schreiber i kapusta pekińska. Chińska. Oto Erytrejczyk Biniam. Przepraszam. Jeżeli macie znajomego, który nie potrafi nic zrobić dobrze, zacznie kopać oczko wodne, przy okazji przetnie